zapalenie, linianek, przyczyny, objawy, leczenie. Zapalenie, linianek to bolesna przypadbo, która mokreska e dotknka kreska dego, bez wzgl du na wiek czy pb. Stany zapalne, linianek mok pod bokreska e bakteryjne lub wirusowe. Jakie es objawy zapalenia, linianek i jak przebiega leczenie? Jakie powikbania mok si pojawi? Zapalenie, linianek to cała grupa schorzeń zapalnych gruczołów, linowych ozruk reskanicowanej etiologii. Czynniki wywołujące zapalenie, linianek mogby rukreskane na przykład infekcje bakteryjne czy wirusowe. Do zaka kreska enia bakteryjnego dochodzi najczęściej mieszan flor bakteryjn z jamy ustnej. W rzadkich przypadkach spotyka się swoiste stany zapalne, wywołane przez konkretne mikroby, np. promienica przecinek gruzlica czy choroba kociego pazura. Spośród infekcji wirusowych najczęściej występuje winka nazywana inaczej nagminnym zapaleniem przyusznic, ale przyczyn zapalenia mokreska et kreska by np. wirus cytomegalii czy nawet grypy. CZ100 do bakteryjnego zaka kreska enia, linianek dochodzi w przebiegu kamicy, linianek. Zastój, liny stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii, które pobudza jukbat odpornociowy do działania. Do zaka kreska enia bakteryjnego dochodzi mikroorganizmami z jamy ustnej, które przez przewód wyprowadzający, linianki osigaj tkanki gruczołu i tam zaczyna się nadmiernie rozwija. Gruczołak wielopostaciowy to inaczej guz mieszany, bagodny nowotwór zbudowany z komórek nabobonkowych. Jest to najczstszy guz, linianek i najczęściej występuje w liniance przyusznej. Jakie es przyczyny powstania tego nowotworu bakampersand? Warto wiedzieć z linianki, bac.glandulae salivales, nazywane inaczej gruczołami, linowymi esnażdami wydzielania zewnętrznego produkującymi, lin. CZ bowiek kakreska tego dnia produkuje jej około 1,1,5 litra. Chyba kakreska demu esbowo, lina kojarzy się głównie z jej funkcji w przyjmowaniu pokarmów. Rzeczywiście jedna z głównych funkcji, liny jest rola w formowaniu kasa pokarmowego, ale oprócz tego spełnia ona wiele innych zadat, między innymi bierze udział we wstępnym trawieniu pokarmów, amylaza. Linowa rozgbada cukry, ma działanie bakteriobójcze czy normujące pH w jamie ustnej. Zawarte w linie jony reguluj proces remineralizacji, czyli zjawiska dzięki któremu tkanki twarde zbów pozostaj zdrowe. Stany patologiczne rozwijające się w liniankach powoduj zaburzenia ich funkcji, które mog mieć tragiczne skutki dla naszego organizmu. Zapalenia, linianek, rodzaje istnieje kilka podziałów stanów zapalnych gruczołów, linowych. Zapalenia, linianek mokreska na podzieli między innymi na pierwotne zapalenia, linianek, to jest takie, które rozwija się od początku w liniankach. Wtórne zapalenia, linianek, czyli takie, które powstaje w przebiegu innych chorób. Inny podział uwzględnia dynamik procesu zapalnego, wyruch reskanione w nim zostaby, ostre stany zapalne charakteryzuje się nagłym pocztkiem i dukreskalnym nasileniem dolegliwości przewlekłe stany zapalne esnajcz, ciej następstwem nieleczonych zapalet ostrych, w ich przebiegu dolegliwości jest mniej nasilone niż kreska w stanach ostrych,
a czasami dochodzi do zaostrzenia, czyli sytuacji, w której stan zdrowia chorego ulega pogorszeniu. Warto wiedzieć, czym jest stan zapalny. W miejscu zadziałania bodźca uszkadzającego na organizm CZ bowiek dochodzi do rozwoju stanu zapalnego. Patologiczny bodziec działający na organizm ludzki powoduje uruchomienie kaskady zdarzeń zmierzającej do neutralizacji czynnika uszkadzającego, a następnie naprawy wyrządzonych szkód. Komórki układu odpornościowego produkują subgrup substancji chemicznych, tzw. mediatory reakcji zapalnej, powodujące zmiany w fizjologii tkanek i narządów. W wyniku ich działania dochodzi do powstania głównych objawów stanu zapalnego. W miejscu urazu dochodzi do obszku, zaczerwienienia, podniesienia temperatury tkanek. Objawami towarzyszącymi jest ból i upoledzenie funkcji tkanek. Są to klasyczne objawy zapalenia. Objawy zapalenia, linianek do głównych objawów zapalenia, linianek zaliczamy ból, pieczenie w okolicy chorego gruczołu. Chora, linianki jest najczęściej powikszona i tkliwa na dotyk. Mokreska E pojawi się obszka twarzy oraz NZCZ kocisk. Przyjmowanie pokarmów jest utrudnione. Skóra nad chorym gruczołem jest zaczerwieniona i ocieplona. W przypadku zakakreska E tropnych w okolicy UJ przewodów wyprowadzających widoczna mokreska E bytre ropna, a pacjent uskar kreska A będzie silna nieprzyjemny posmak w ustach. Z czasem mogą dopczy się objawy ogólne takie jak gorczka, złe samopoczucie, dreszcze i inne objawy grypopodobne. W badaniu krwi obserwujemy leukocytos, markery stanu zapalnego S-podwykreskaszone.W przypadku ropnia w tkankach, linianki objaw hebbotania mokreska eb niewyczuwalny. Dzieje się tak przez grób becznotkanko w torebkotaczajce liniang, która uniemokreska liwia wyczucie charakterystycznego przemieszczania pebynu przy uciskaniu. Zwinka jest chorob okresu dziecicego, dotycz CG głównie, linianek przyusznych. W rzadkich przypadkach obejmowa mokreska E inne gruczoby, linowe lub gruczoby bzowe. Okres wylgania wirusa trwa około 2-3 tygodni. Pocztkowo pojawia się objawy ogólne złe samopoczucie, podniesiona temperatura ciała, bóle mięśniowe. Stopniowo dochodzi do bolesnego powikszenia jednego, a następnie obu gruczołów, linowych. Objawom tym towarzyszy zaburzone wydzielanie, liny, objawiające się suchocią jamy ustnej, kserostomia. Leczenie stanów zapalnych gruczołów, linowych w zale kreska noci od przyczyny w dro kreska one zostaje odpowiednie leczenie. Zakakreska Enia bakteryjne wymaga i zastosowania antybiotyku oraz wyrównania stanu ogólnego chorego. Pomocne mokreska E okaza się zastosowanie leków linobdnych. Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz spokreskaływania dukreska E iloci pebynów. Jekreska E i wnikliwe badanie kliniczne wskazuje na rozwój ropnia. Konieczne jest wprowadzenie leczenia chirurgicznego. Ropiec powinien zostać nacity lub spunktowany, a następnie zaopatrzony w czek, tak aby umokreska liwi swobodny odbyły w treci ropnej. W przypadku kamicy powikłanej zakakreska Eniem bakteryjnym konieczne jest usunięcie przyczyny, czyli kamienia, linowego i antybiotykoterapia.
Podobna zasada obowiązuje w przypadku zapalet wtórnych. No ale kreska Y zwalcza przyczyn, a wice chorób GBWW w wyniku, której doszło do patologii gruczołów linowych. Leczenie, winki jest zachowawcze. Polega na podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwgorczkowych. Zaleca się tak kreska ECB, suche ogbady oraz leki linobdne. Du kreska E znaczenie ma odpowiednie nawodnienie pacjenta i nale kreska E ty wypoczynek. Wskazana jest izolacja chorego. W przebiegu winki mokreska E dojdą groznych powikbat w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenia jodery albo trzustki.